Witamy w kolejnym odcinku magazynu FLS Live. Cześć wszystkim. Jesteśmy po 12 tygodniu rozgrywek. Sezon powoli zbliża się do końca. Przed nami ostatni tydzień, ostatnie rozstrzygnięcia, choć już powoli wyjaśnia się coraz więcej niewiadomych. Zbliża się też koniec sezonu jesiennego, zbliża się początek sezonu zimowego, tym razem ligowego. Zachęcamy ciągle do zgłoszeń. W tym momencie jest już około 20 drużyn. Między innymi w lidze wyższego szczebla i TB Edukacja i Rafis, a więc dwa doświadczone zespoły. Także deklarują na 90% udział drużyny GDA, Komfort. Zgłosiły się Czyżyny, zgłosiły się Wodociągi, Nembut oraz Wilanowa. GDA raczej na pewno. Tak. Ja jeszcze rozmawiałem także. Tak, więc tutaj raczej na pewno. Jeszcze kilka drużyn rozważa dołączenie też do tego wyższego szczebla. Na niższym szczeblu ogólnie chyba jest więcej zainteresowanych drużyn, no bo też jakby większe spektrum tych zespołów, bo wiemy, że tam dwa najwyższe szczeble to trzy ligi, natomiast pozostałe dwa to siedem, więc tych zespołów wiadomo, że będzie więcej. Między innymi obie Husarie się zgłosiły, najprawdopodobniej też zgłosi się Wiktoria, więc potencjalny mistrz lub wicemistrz Ligi D1. Augustyn, Kalinek z Ligi C się zgłosiły, Prawdziki, więc tych drużyn będzie około, w rozgrywkach myślę nawet około 35 nowych zespołów. Wraca Albatros do rozgrywek, cztery całkiem nowe, więc zachęcamy do zgłoszeń, ciągle są jeszcze wolne miejsca do 15 czerwca, listopada, czyli do czwartku. Jest czas na zgłoszenie zespołu, także zachęcamy do udziału w zimowych rozgrywkach. Czwartek, piątek, sobota to są dni rozgrywkowe na balonie przy Parkowej. Balon będzie instalowany za tydzień w weekend. To tyle z ogłoszeń parafialnych. Przechodzimy do Ligi A, do podsumowania tego, co się wydarzyło w Lidze A. No i w zasadzie niewiele się zmienia, bo z jednej strony niby większość jest wiadoma, ale tak nie do końca, czyli wiemy, że raczej Gozenic zdobędzie mistrzostwo, ale jeszcze nie jest do końca tego pewny. Wiemy, że raczej 34 zdobędzie wicemistrzostwo, ale to też nie jest do końca pewne. No i tutaj w zasadzie nie wiemy, co się stanie z trzecią pozycją, no i nie wiemy, w zasadzie nie wiemy też z miejscem spadkowym. Niby wszystko układa się przeciwko Cybermachinie, no ale różnie to może być. Generalnie w tym momencie sytuacja wygląda tak, że Cybermachina rzeczywiście ma trudną sytuację. Najtrudniejszą sytuację. Tak, bo w poniedziałek gra z 34, która jeszcze będzie miała wtedy szansę na mistrzowski tytuł, tak, bo Gozenic swój mecz zagra we wtorek. Natomiast w tym tygodniu dwa mecze przegrał Amber i to jest w kontekście wspomnianej Cybermachiny dla nich dobra informacja, bo gdyby nie to już mogłaby Amber wyprzedzić Cybermachinę, natomiast też trzeba powiedzieć, że rywalami byli przeciwnicy walczący o trzecie miejsce, czyli Stomatologia i TB Edukacja, więc tutaj trudno było sądzić, że zespół sięgnie po zwycięstwo, choć w każdym z tych meczów powalczył. Gdzieś tam powalczył i nawet prowadził do przerwy, bo w obu tych spotkaniach prowadził, nawet z Edukacją różnicą dwóch goli. No ale ostatecznie i z Edukacją, i ze Stomatologią Amber przegrał. No z TB Edukacją to już liczyłem te mecze przed czwartkowym. Nie wiem, czy to było 7 już meczów, czy 8 kolejnych porażek z TB Edukacją. A więc nawet w sezonie, kiedy Amber zdobywał wicemistrzostwo Ligi A, to też z TB Edukacją przegrał. Natomiast Stomatologia dla odmiany dwa zwycięstwa z Amberem i Maestro, no i w tym momencie drużyna Łukasza Stupki robi to, co do niej należy, czyli wygrywa z tymi niżej notowanymi przeciwnikami, no i czeka na to, żeby 34 ograła Edukację w ostatniej kolejce. I jeśli Stomatologia pokona Rafis, to wtedy Stomatologia znajdzie się na podium. No i który raz, drugi raz w historii Edukacja będzie poza pierwszą trójką? Raz, bo na piątym miejscu chyba skończyli. Dokładnie. No i wtedy taki przejściowy sezon słaby. Na to trzeba poczekać. Jesteśmy. No jesteśmy, tak. Jakieś chwilowe problemy. Przerwanie na łączach. Natomiast Stomatologia, szósty wygrany mecz rzędu, no jest forma. Tak. Damian Buras tam czaruje całą ligę po prostu swoimi zagraniami. Zgadza się. No i wiadomo, że to nie jest najlepsza seria, bo w Lidze B, gdy zdobywali mistrzostwo, wygrali 11 meczów z rzędu.
No oczywiście. Więc natomiast na poziomie ligi Antlon dla stomatologii najlepszy sezon. Na chwileczkę jeszcze się przełączymy, wrócimy za kilka sekund. Wracamy, mamy nadzieję, że teraz nie będzie już nic tam przerywało. Wracamy do Ligi A i tu mówiliśmy o stomatologii, że oni zmierzają mają nadzieję na trzecie miejsce. Na trzecie miejsce ma jeszcze ciągle nadzieję także drużyna Aqua Soil, natomiast czy ma, czy nie ma? Bo to już, nie wiem, jak ze stomatologią właśnie, bo to już chyba nie ma. Ze stomatologią. Czy cztery nie ma? Nie ma. Czyli to zwycięstwo czwartkowe, tak. To zwycięstwo czwartkowe stomatologii zdecydowało o tym, że Aqua Soil już nie ma szans. Stomatologia co najmniej czwarte miejsce. Na utrzymanie. Natomiast w tym tygodniu Aqua Soil pokonał Cybermachinę po bardzo ciężkim meczu. Wtedy jeszcze szanse na medal były. Natomiast Cybermachina po 5 minutach prowadziła 2-0. No i ostatnie 6-7 minut, to 4 stracone bramki. No i ze stanu 3-2 zrobiło się 3-6 i Cybermachina, tak jak mówiliśmy, w bardzo trudnej sytuacji. Planowe zwycięstwo odniósł Geozenit z Rafisem 14-4, a więc w momencie, w którym tradycyjnie, jeśli Geozenit to coś gra, no to raczej z Rafisem wygrywa i to zdecydowanie. 34 w tym tygodniu dwa spotkania, oba wygrane w stosunku 6-4. GDA Investment bramka, nawet dwie bramki, to czy tutaj nie ma błędu? Nie ma. Dwie bramki Grzegorza Gęgotka, kapitana drużyny. Drugi gol dodany po korekcie, bo zgłaszał Grzesiek, że to on dotykał przy słupku. No i faktycznie. GDA przegrało 4-6. Tutaj trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu dobra forma Adama Piskorza, bo w meczu z GDA dwie bramki, natomiast w meczu z Biszaką przeszedł samego siebie i strzelił 4 gole do tej pory maksymalnie we FLS-ie, a gra od 5 lat 3 bramki, to raz zdarzyło mu się hat-trick z Piometem, natomiast 4 bramek mu się jeszcze strzelić nigdy nie udało. No i w meczu z Biszaką właśnie 4 gole, kipka, no i ta akcja, którą między innymi zaprezentowaliśmy na Facebooku, no to dynamika. Jak tam Kamil Dulański wkleił zdjęcie w komentarzu, jak Adam Piłkosz, a nie Piskosz, także rzeczywiście świetna forma kipka, gratulujemy. No i 34 w tym momencie ma nad stomatologią Stópka 4 punkty przewagi, jeden mecz i stomatologia ma do zagrania jedno spotkanie, może jeszcze 34 stracić to drugie miejsce na rzecz TB Edukacji, jeśli TB Edukacja wygra oba spotkania do końca i w tym z 34, no to wtedy, no to tak. A 34 przegra i z Cybermachiną, i z Edukacją, to wtedy może spaść na miejsce trzecie. No, ciężko przewidywać taki scenariusz. Ciężko przewidywać, aczkolwiek Cybermachina pewnie łatwo tanio skóry nie sprzeda, no i powalczy, ale rzeczywiście, jeśli... Ale może walczyć 45 minut i stracić 6 goli w 5 minut. Tak, też. No to taki zespół jest w tym sezonie. Jeśli 34 przyjdzie w średnio optymalnym składzie i zmotywowana, no to z reguły to się kończyło porażkami Cybermachiny, no, która dokładnie wygrywała lub zdobywała punkty w momencie, gdy albo 34 była w składzie Marcin Ryś plus 5 koszulek, tak, bo tam raz tak się zdarzyło, że grali, no pozbierali po prostu zupełnie, tak, pamiętam, zupełnie skład z czapy, że tak powiem, no albo jak już grali o pietruszkę, bo wszystko było rozstrzygnięte. Ciekawy mecz na dole tabeli, Cemark Comfort 7-9. Cemark mógł sobie tym spotkaniem zapewnić utrzymanie, no ale Comfort Tours, który mówiliśmy, że będzie się zgłaszał do Ligi Zimowej, tam już są plany powrotów, między innymi braci Ślęczka, i z optymizmem patrzą w przyszłość, no i chyba chcą znowu mistrzostwo Ligi B wywalczyć. No i pokazali, że jakiś tam potencjał, o którym mówiliśmy, jednak w drużynie jest, tak. I wygrana 9-7, już po 19 minutach było 3-0.
do przerwy 4-0, potem nawet i 5-0 w drugiej połowie. No i potem zaczęła się wymiana taka ciosów, Cemrak zaczął odrabiać straty, ale nie udało się, nie udało się całkowicie dogonić Komfortu, który odniósł drugie zwycięstwo w sezonie. No a Cemrak teraz no, trzyma kciuki za 34, natomiast sytuacja wygląda tak, że w zasadzie kluczowe spotkanie jest poniedziałek 34 Cybermachina, bo jeśli Cybermachina wygra, to znaczy, że Go Zenit będzie już mistrzem, co może ulgowo potraktować trochę też Cemark. To by była dobra wiadomość, no, tak. Z jednej strony zła, z drugiej strony dobra wiadomość dla Cemarku, że Cybermachina wygrała. Natomiast no, jeśli wygra 34, no to Cemark już będzie utrzymany. Natomiast no, będzie musiał się nastawić na ciężki mecz, no bo Go Zenit nie odpuści na pewno, tak. Wtedy będzie musiał wygrać. Także kluczowe spotkanie dla tych drużyn w poniedziałek, może się wiele rozstrzygnąć. No i jeśli założymy, że nawet Cybermachina przegra, no to potem mamy jeszcze Rafis i Amber, którym Cybermachinę mogą wyprzedzić. No i sytuacja wygląda tak, że Amber w środę zagra z niegrającym już o nic Aqua Soil, czyli może wygrać. Może. No i jeśli wygra, to się utrzyma, no a w piątek zagra z Rafisem, który będzie grał z niegrającym już o nic Amberem, no i też może wygrać i wtedy Cybermachina spadnie z ligi. Także... Czyli tak jak w komentarzach się pojawia właśnie taki scenariusz, że jest najbardziej prawdopodobny. Tak, że może tak się zdarzyć, że Cybermachina po prostu spadnie, tak się... Tak, zgadza się. Tak to wygląda, natomiast no też wiemy, że to też nie jest tak, że jak ktoś przychodzi na mecz nagle, to nagle przychodzi na mecz i po to, żeby grać tam na pół gwizdka z reguły. No jasne, oczywiście. Z reguły to nie jest tak, jak często w zawodowej piłce, że ktoś wystawia rezerwowy skład na ostatni mecz, bo nie ten... Nie ma znaczenia, to myślę. Jeśli zakładam, że jeśli Aquasol przyjdzie na spotkanie z Amberem i przyjdzie tam Paweł Słonina, to nie będzie... Będzie chciał sobie też postrzelać troszkę, tak? No tak. I będzie pewnie grał na maksa. No ale to zobaczymy. Przechodzimy do szóstki tygodnia Ligi A. W bramce mamy Damiana Wiśniewskiego z Biszaki, a więc drugi tydzień z rzędu bramkarz Biszaki. W szóste tygodnia w obronie Jakub Słonina i Krzysztof Michalec, w pomocy wspomniany Damian Buras, który dwa razy był wybrany MVP. No i w ataku Mateusz Motło z Komfortu oraz Grzegorz Labut z Go Zenitu. Tak wygląda szóstka tygodnia w Lidze A. I my przechodzimy już do Ligi B1. No i jest z nami Kamil Zawiliński, który żywo jest zainteresowany tym, co pewnie powiemy o jego drużynie. No, powiemy to, że jeśli wypuszczą to z rąk, to będą mega frajerami. No, trzeba to tak nazywać rzeczy po imieniu. No tak. Trzeba tak wygrać jedno z dwóch spotkań z no, już jednym spadkowiczem albo i drugim zespołem, który no, też nie grzeszy dobrym bilansem punktowym, a więc Korkociągami. No i Wybrzeże będzie wtedy mistrzem Ligi B1. Najważniejszy mecz tego tygodnia to zdecydowanie właśnie mecz Wybrzeża z Pink Bowling, wygrana 4-2 mimo początkowego fal startu i prowadzenia Pinków 2-0. 2-0. Natomiast no mecz, jak byś ocenił? Ogólnie chyba niezły, nie? Całkiem niezły, ja go tak przyglądałem się mu z boku, natomiast no, prowadziło grę Wybrzeże, no, Pink Bowling tam starali się, wiadomo, dobrze, długo byli dobrze zorganizowani w obronie, no i ich gra opierała się głównie na szybkich właśnie kontratakach po stratach zawodników Wybrzeża w ofensywie, no, które się zdarzały dość często, zwłaszcza w pierwszej połowie. To nawet widzieliśmy w materiale. No, o co pretensje miał no, tam Tymek Turlej, no, zwrotów używał w stosunku do kolegów takich, na których na antenie zacytować się nie da. Ale już po tak na kwadrans przed końcem, jak wyszli na prowadzenie, raczej jak już odrobili straty, no to już troszkę stonował swoje wypowiedzi. Tak, no, było trochę też nerwów i ze strony Pinków. Ogólnie czasami już macham ręką, jak tam na słowa na kalecą, ale tutaj już aż tak wyraźnie były wypowiadane, że tam tak. Natomiast Tymek i to nie w pierwszym meczu już widzę, że uwziął się na Kamila właśnie Zawińskiego i głównie jemu właśnie uwagę zgłasza. Podejrzewam, i cały czas jest Kamilu. W dwie strony to idzie. Tak. Więc Wybrzeże jest o krok od mistrzostwa. Popili sprawę w tym tygodniu Piraci, którzy bardzo niespodziewanie przegrali z grupą Partner.
no, zespół Piratów miał serię zwycięstw przed tym spotkaniem. Grupa Partner już utrzymana, w zasadzie nie grająca o nic, ale nagle... No i Piraci wydawali się w dobrej formie być. Tak, no, ostatnie mecze dwie dwucyfrówki. No tak, jednak grali z dołem tabeli. Przyszedł taka prawda, Marcin Giermek, nie wiem czy on chyba pierwszy mecz w ogóle w sezonie rozegrał, albo jeden z nielicznych, no to wiadomo, że to jest zawodnik na bardzo wysokim poziomie. No i okazało się, że jego obecność natchnęła kolegów do zwycięstwa 5-3. Natomiast też no, Piraci nie mieli jakiegoś szerokiego składu na to spotkanie, więc to w pewnym sensie może być jakieś usprawiedliwienie. Natomiast no, oni mieli serię 5 zwycięstw rzędu. Natomiast jeśli spojrzymy, to mają porażki z grupą Partner, porażkę z Relax Misją i no, z Pink Bowling. No to w zasadzie na trzy porażki, no to dwie z dołem tabeli albo środkiem. A mają wygrane mecze z Piometem, z Tebem, Bej, z Wybrzeżem. No, nieprawdopodobne. Więc, niesamowita sprawa. Kasus tutaj Rafisu się kłania, że jak przegrywają mistrzostwo, to w meczach z dołem tabeli. Tak. Natomiast jeszcze nie wszystko stracone, bo jest szansa na wywalczenie medali. Trzeba tylko pokonać Oświecenie. Tylko aż Oświecenia. No i wtedy najprawdopodobniej zespół znajdzie się na podium, choć to też nie jest chyba do końca pewne, bo jeszcze Pinki i te edukacje też mogą. A nie, czy nie grają ze sobą? Chyba, że grają ze sobą, tak. No, to też jest. Nie, Pink jest daleko. A Teb Edukacja gra chyba z Piometem. W Piometem. Teb Edukacja z Piometem. No, Piomet na medal. Nie, raczej. Szans nie. Już w zasadzie nie ma. Nie, no bo jak Oświecenie gra z Piratami, musiałby to wygrać. Któryś... Nie, to no nie tak, ma, bo no który tak, zespół nie ma szans. Nie ma szans na medal Piomet. Nie ma szans na medal. W tym tygodniu Piomet. Pokonał z Jaglaci dzięki wspaniałej końcówce, bo przegrywał długi czas 2-0. Tak, no gole. I w ostatnich trzech minutach trzy bramki. Piomet strzelił i wygrał. Czyli też tak po stylu Piometu mecz. W samej końcówce dopiero no, dogonić tylko, wynik. Teraz akurat ostatnio co się w stylu Piometu stało, to że oni tracili. No tak. Teraz dogonili. Natomiast no, Jaglaci z Ligi B1 spada. Stało się tak po meczu z Korkociągami piątkowym, w którym to obie drużyny podzieliły się punktami. Ten remis w zasadzie nie zadowala żadnej ze stron. Jaglaci tutaj w piątek ratowało się zgłoszeniem Jokera, Ryśka Kalety, który nieświadomie, że nie będzie mógł już wrócić do Blackhawks, zgłosił się na ochotnika jako na Jokera. No i w ostatnim meczu z Adventem, który będzie decydował o utrzymaniu, Ryśek nie może zagrać. Ryśek nie zagra, no niestety. No ale cóż... No będzie dopingował pewnie kolegów z ławki. Natomiast no, Korkociągi 6-6 w tym tygodniu wygrana z Panterami po też dramatycznym meczu i golu w końcówce. No i jeszcze szanse na utrzymanie są. Dwa mecze zostały do końca. Natomiast no, jeden mecz z Wybrzeżem Klatki Schodowej, więc nie będzie łatwo. No, a drugie spotkanie to mecz z Pustynnymi Lisami, no i Pustynne Lisy, żeby się nie zrobiło gorąco, no to... Z Wybrzeżem mają o tyle szansę, jeżeli sobie tak, klepnie Wybrzeże tak, w pierwszym meczu. Z Jaglaci zagra. Tak, to wtedy sobie może klepnąć mistrzowski tytuł, no i wtedy już mogą na luzie troszkę Zobaczymy. Podejść. Natomiast no Pustynne Lisy, żeby mieć spokój, no to wypada ten mecz z Korkociągami zremisować. W tym tygodniu Lisy przegrały z Homebrokerem. Homebroker dzięki temu przesunął się na siódme miejsce w tabeli do górnej części klasyfikacji. Oświecenia Team dzięki świetnej formie Radosława Nowaka, co nie jest zaskoczeniem, pokonało GS Aleko 11-2. No i tak jak analizowaliśmy sobie, no to największy zjazd tak. Chyba w całym FLS-ie, jeśli chodzi o formę, no to właśnie GS Aleko tak, zdecydowanie. Tak. I to począwszy od pozycji bramkarza, co mówiliśmy, że zawsze poniżej pewnego poziomu Robert Powroźnik Wojnarowski nie schodzi, tak. No to teraz niestety w ostatnich meczach przydarzały mu się wpadki, do których nas nie przyzwyczaił. No i cała drużyna ogólnie, jednak widać, że bez braci Szyszmarów to jest zupełnie inny zespół. Tak jest. Jeszcze mówiliśmy to o edukacji, bo Teb Edukacja B na drugim miejscu. Tutaj też warto wspomnieć, że w przypadku, gdy Teb Edukacja zajmie pierwsze lub drugie miejsce, no to trzecie da awans do Ligi A. Bo Teb Edukacja wyjść nie może i od razu z automatu trzecia drużyna z Ligi B1 wejdzie do Ligi A. No i Teb Edukacja pokonała Relax Misję, zrewanżowała się za jedyną porażkę z wiosny, bo z Relax Misją wtedy wygrała i to była chyba jedyna porażka. No tym razem Mateusz Kromka strzelił bramkę, ale nie dał zwycięstwa Edukacji B. No i Edukacja na pozycji drugiej w tabeli. Radosław Targusz go powstrzymał, bo tam... Jak rozmawiałem z Radkiem, mówił, że kilka sam na sam tam było. O, na potwierdzenie tych słów
Radek Targosz w szósty tygodniu na bramce, w obronie Łukasz Liszka z grupy Partner i Piotr Lasiński z Homebrokera. No i w ofensywie Jacek Gabryś, Radosław Nowak i Miłosz Mróz, który za dwie bramki zdecydujący o zwycięstwie w meczu o Mistrzostwo Ligi Baden został wybrany graczem tygodnia w lidze B1. Ok, przechodzimy do ligi B2. W lidze B2 hit w cudzysłowie, bo no, można się było tego spodziewać, że on będzie przebiegał tak, jak przebiegał, czyli pod dyktando no, asów. Co prawda Bydgoszczy no, starali się, nawet zebrali jak na nich całkiem ten skład dosyć liczny. Dwóch na zmianę mieli? Tak, natomiast no, okazało się, że jednak jakościowo tak, za dużo tych osłabień, tak. Bez liderów ofensywy no, nie da się wywalczyć Mistrzostwa Ligi B2. No i asy pewnie pokonały. Bad Boysów do 17 minuty było 0-0, potem się zaczęło. No potem się zaczęło, tak, w zasadzie korzystny wynik miały asy, no i to też wymuszało bardziej odważną grę Bad Boysów. Też dostał Konrad Kawaler za kołnierz jedną bramkę, więc no ale to już było też wynikiem tego, że trzeba było się odsłonić. Tak. Natomiast co ciekawe, W obu spotkaniach Konrad Kawaler strzelił. Bo w drugim spotkaniu Bad Boys w piątek wygrali z Blackhawks. Tak, 7-4. No i to jest o tyle ważne zwycięstwo, że ono pozwoliło przeskoczyć w tabeli Addend, czyli Bad Boysi są o zwycięstwo od Ligi A. Więc to, co mówiliśmy przed kilkoma tygodniami, że w kontekście tych osłabień, które do drużyny dopadły, to sam awans do Ligi A i tak będzie dużym sukcesem. Oczywiście. No i wydaje się, że ten cel zostanie osiągnięty. Natomiast asy są mistrzem już ligi, tak. Bo w tej lidze będzie 12 spotkań, więc wczoraj pisał do mnie wieczorem właśnie kapitan Addentu Piotr Mazela i dopytywał się o wynik Bad Boys. No jak mu napisałem, no to no nie był zadowolony z tego, co przeczytał. Czyli delikatnie mówiąc, tak? Tak. Rozumiem, że... No tak, cóż, także Addent liczy mocno na awans. Addent pewnie by awansował, gdyby nie Royal Raid, tak? I gdyby nie to, że zespół się posypał, bo wiemy, że wtedy Bad Boysi mieliby jedną porażkę na koncie więcej. Czyli dwie porażki na koncie. Natomiast to, co też powtarzaliśmy, że tam Addent też z Royal Raid wygrał walkowerem, więc generalnie sprawiedliwości stało się, powiedzmy, zadość, tak? Skoro tak. Wygrywał bez gry, no to ogólnie te mecze zanulowane i tyle. Natomiast więc tak, najważniejsze rozstrzygnięcia z mistrzem Ligi B2. Bad Boysi na ostatniej prostej do Ligi A. Ostatni mecz zespół zagra z Omegą. Nie musi to być łatwe spotkanie. Natomiast no jednak myślę, że nie wypuszczą tego. Natomiast będzie na pewno taki wynik około 10-8. Coś takiego. Zamiast obie drużyny, tak. To tak. Natomiast Adden gra z Blackhawks. No i Blackhawks będą walczyć o utrzymanie w tym spotkaniu. Natomiast może tak się zdarzyć, że nawet zwycięstwo z Addentem może nie dać. Nic im może nie dać. Tak. Natomiast co jeszcze w tym tygodniu? Addent pokonał Walkover 5-2. Dwie porażki Walposiana? Dwie porażki Walposiano. Ważne, bo w meczach z innymi drużynami zagrożonymi spadkiem oraz z Welbudem. Tak. Bardzo udany tydzień właśnie Welbudu, dwa zwycięstwa. No w tym z Rzymą 3-0. I jak napisała Rzymła, był to jeden z lepszych ich meczów w sezonie. No. Natomiast byli nieskuteczni. No i to zresztą znajdzie też odzwierciedlenie szóstego tygodnia. Pomógł. Bo tam właśnie do szóstki tygodnia trafił Bartłomiej Wygaś, uprzedzając fakty, tak, czyli jest. Bramkarz Welbudu. No i mamy zwycięstwo 3-1 z Al Capone, 3-1. Patrząc na sam wynik, niezły wynik dla Al Capone, które no, ciągle przegrywa. 3-1, czołówka ligi, czwarte miejsce, więc no, jak na niektóre porażki Al Capone, to ta akurat niezbyt wysoka i korzystna w cudzysłowie dla mafiozów. No i Czyżyny mają jeszcze nadzieję na trzecie miejsce. No tylko Blackhawks by musieli pokonać Addent, a Czyżyny swoje też zrobić, by musiały i wygrać swoje. Natomiast tak, no jeśli mówimy o kwestiach utrzymania, to Walkosiano mimo dwóch porażek ciągle jeszcze gdzieś tam ciągle jest w dobrej sytuacji, bo w zasadzie, no to tak jak mówimy, no Blackhawks musieliby wygrać z Addentem, żeby coś się jeszcze wydarzyło. To się wydaje mało prawdopodobne, natomiast nawet jeśli tak by się stało, no to Walkosiano ma jeszcze dwa mecze do rozegrania.
A Black Hawks przegrali w tym tygodniu, też można powiedzieć, dwa mecze, w tym właśnie niezwykle istotny pierwszy mecz z Amadeusem, który dał utrzymanie Amadeusowi na Black Hawks, jeszcze bardziej skomplikował sprawę. Tak, no Amadeus ma w tym momencie 4 punkty przewagi nad Black Hawks. A do przerwy jeszcze nie prowadziły. Natomiast dwa posiadano gra z ostatni mecz z Amadeusem. A z Al Capone, myślę, że tutaj... w poniedziałek i myślę, że w poniedziałek kwestia spadku utrzymania się rozstrzygnie. Tak. No a jeśli by się okazało, że Valpociano z Al Capone przegra, no to będziemy czekać do piątku i do meczu Blackhawks Advent i Amadeus Valpociano. W tym tygodniu jeszcze z... Wszystko. A Omega nie grała, bo Omega miała... Z Royal Ride. Tak. No właśnie, Omega mi brakowało. Tutaj natomiast to do szóstki. Po prostu nie grali. Jedziemy z szóstką tygodnia. Wspomniany bramkarz Weltbudu Bartłomiej Wygaś nie tyle, że w szóstce kolejki, co i graczem tygodnia w lidze B2 w obronie Michał Szlachta. Tutaj nie pomyłka, rzeczywiście tak. Ostatnio tak jak Mike się cofnął, Tomasz Wieszczycki, im bliżej, im więcej lat na karku, tym bliżej bramki. Michał Konieczny, też doświadczony zawodnik, od lat grający w FLS-ie, też partnerem w obronie w szóste tygodnia. Marek Kuczek, Paweł Tryka i Robert Waśnik, a więc nazwiska już też doskonale znane w lidze B2 i w ogólnie w FLS-ie. Tak wygląda szóstka tygodnia ligi B2. Sporo doświadczonych graczy. Bardzo doświadczona szóstka. Tak. Ciągle w formie wszyscy. I co nas oczywiście bardzo cieszy. Wędrujemy do Ligi C1 i tutaj wielkie słowa uznania dla Interu Kraków, bo zespół ten w tym tygodniu wygrał dwa mecze, co oznacza, że zakończył już sezon, ale co ważne, zakończył serią 4 zwycięstw rzędu, a więc w fazie finałowej wygrał wszystkie 4 spotkania. No i ta seria zagwarantowała mu miejsce na podium. Zespół pokonał zarówno lidera, jak i wicelidera tabeli, a więc Soul Interactive i Esculap. Dzięki temu wyprzedził Esculap w tabeli, a więc bardzo dobry finisz. Znakomity w wykonaniu Interu. Tak. No i teraz pozostaje kwestia tego, czy kto po pierwsze mistrzem. Wydaje się, że Soul Interactive. I czy Inter na drugim, czy na trzecim. I czy na drugim, czy na trzecim. I teraz wygląda sytuacja tak. Wiadomo, mecz był w tym tygodniu Soul Interactive Esculap. Esculap długi czas prowadził. Oczywiście dwukrotnie rozmawiałem po spotkaniu z kapitanem Esculapa. Tradycyjnie. W środę po meczu jeszcze był w miarę spokojny, ale już w czwartek, jak doszło do niego stracona szansa, no to już nie przebierał w słowach i szykują się zmiany, rewolucja, może jakieś zmiana podejścia. Natomiast no, był jeden z taki błąd kluczowy dla spotkania, gdzie po prostu prosto padła piłka idealnie do rywala na 3-3. No a to już była 37 minuta. No i dopiero wtedy zaczął Soul Interactive odwracać losy spotkania. No i ostatecznie wygrał 5-3, natomiast kapitan CMR-u powiedział, że zasłużone zwycięstwo Soul Interactive, że drużyna była dużo lepsza. Aczkolwiek no, można było tej porażki uniknąć, więc myślę, że Esculap będzie sobie pluł w brodę. Natomiast teraz wygląda kwestia tak, że Esculap zagra z Bianconeri, którzy już nie mają szansy na medale, bo przegrali właśnie z Interem 2-4 i tym samym stracili szansę na miejsce na podium. Natomiast no Esculap, z tego co rozmawiałem jeszcze przed meczem, są Interactive, no to albo pierwsze, albo trzecie. Także to drugie nie bardzo, bo drugie daje awans do Ligi B, jeśli awansować to z pozycji mistrzowskiej. Natomiast no niewykluczone, że Esculap jednak powalczy, żeby być tym drugim, na tym drugim miejscu. Zobaczymy, jakie podejście zaprezentują. Natomiast no Bianconeri też pytanie, czy oni jeszcze znajdą w sobie motywację, żeby w tym ostatnim meczu grać na maksa. No to prawda. Natomiast no, wygranymi wiadomo są Interactive. Musi w ostatnim spotkaniu, o ile się nie mylę, z piłkarskim klubem Rzeźników wygrać. No tutaj może być różnie, zależy od frekwencji rywali. Tak, już się Bianconeri przejechali na meczu z Rzeźnikami, którzy przyszli w 6-osobowym składzie i ograli Bianconeri. Natomiast no, jest to o tyle ważne, że w czwartek CMR grając z Bianconeri będzie już wiedział, czy gra o mistrzostwo, czy gra co najwyżej o wicemistrzostwo. Tak. No i zobaczymy, czy są Interactive. Oni chcieli mieć medal mają. Teraz trzeba jeszcze zrobić ostatni krok, żeby wywalczyć mistrzostwo. Tak. Dobijali się długi czas na podium, to się nie udawało. Teraz cel już osiągnęli.
natomiast mają jeszcze dużo do wygrania. Na dole stawki utrzymał się Astor, 2 zwycięstwa w tym tygodniu. Najpierw rozgromiony, osłabiony Bastion, potem zwycięstwo z Adgosklepem. No i to przesądza los takiej drużyny jak FC po 40. Czy ostatni Bastion, Grande Bande, te drużyny spadają z ligi, dołączają do Adgosklepu, który też już nie ma szans na utrzymanie. Natomiast no warto, tak w perspektywie FC i czy Bastionu, jeszcze żeby jednak punkty w ostatniej kolejce zebrać, no bo to może mieć znaczenie przy ewentualnych przesunięciach między ligami. FC po 40. tygodniu wygrało z Grande Bande, dobry mecz braci Skotnicznych. Inter Kraków, to mówiliśmy, 2 mecze, wysokie zwycięstwo z Piłkarskim Klubem Rzeźników, 2 dwucyfrówki w tym sezonie, obie z Piłkarskim Klubem Rzeźników, Interu, to taka ciekawostka. No rzeczywiście. No i przechodzimy do ligi, najpierw szóstka. Do szóstki tygodnia ligi C1. W bramce Jarosław Szewczyk, Inter, w obronie Maciej Skotniczny i Kacper Baryński, w ofensywie Mateusz Skotniczny, Szymon Rewiliak i Oskar Jarosz. Dwukrotnie wybrany graczem meczu, w 2 meczach Interu. Dokładnie. Zresztą tak samo jak Szymon Rewiliak, no, ale Oskar Jarosz jednak w tej górnej połówce gra. Przechodzimy do ligi C2. No i w lidze C2 dobre wieści nadeszły dla Marcina Hajduka i KPPN-u, bo oto kadra GAP przegrała z Elce, a Radka wygrała z Żubrami. I to był bardzo udany poniedziałek dla KPPN-u, bo wtorek dla KPPN-u, który w poniedziałek ograł Augustyn. Wygrał, tak. No i w tym momencie znajduje się na trzecim miejscu w tabeli i wszystko wskazuje na to, że sięgnie po brązowe medale. Oczywiście trzeba jeszcze pokonać w ostatniej kolejce GSBK, natomiast wydaje się, że to jest może nieformalność, bo GSBK też jeszcze będzie walczyło o utrzymanie, natomiast no, wydaje się to wielce prawdopodobne. Natomiast w tym tygodniu no, myślę, że tak najciekawsze rzeczy działy się we wtorek. Porażka kadry GAP z Elce sprawiła, że zespół ten no, praktycznie stracił szansę na medal. Jeszcze co prawda mógł się łudzić, może się łudzić, że tam no, Żubry przegrają, KPPN przegra i zwycięstwo da, pozwoli wskoczyć na to trzecie miejsce, natomiast no, to mówimy, to jest raczej mało prawdopodobne. Więc nawet to zwycięstwo wysokie z chłopami raczej nie spowoduje tego, że kadra GAP wejdzie do tej pierwszej trójki. W ostatnim tygodniu Żubry grają z Solejem, a więc oba te zespoły KPPN i znacznie niżej notowanych i Żubry mają niżej notowanych rywali, tak. Więc no, tutaj mocno sobie pokpili kwestię medalu gracze kadry GAP, natomiast Radka, pokonując Żubry, zapewniła sobie miejsce na podium i awansu jeszcze nie jest pewna, bo przypominamy, że ma gorszy bilans bezpośredniego meczu z KPPN-em. No i to powoduje, że nawet 3-punktowa przewaga nie jest jeszcze wystarczająca, natomiast Radka, no, najprawdopodobniej wicemistrzostwo, no bo Wodociągi pokonały ławkę rezerwowych. Natomiast no tutaj jeśli miałbyś wskazać jakieś drużyny, które mogą Wodociągom urwać punkty, to tak patrząc na tę tabelę, to kogo byś wskazał? Wodociągom? Jeszcze kto tak, może urwać no, punkty? No ogólnie jakbyś popatrzył, z kim Wodociągi mogą mieć problem, to byś wymienił pewnie Radkę, nie wiem, Żubry, tak? Natomiast tych z dołu, powiedzmy tam środek dołu tabeli, no to ja bym wskazał jeszcze Elce. Elce, no tak. No i to z Elce grają w ostatniej kolejce. O. Więc to niekoniecznie musi być spacerek dla Wodociągów, bo przypomnijmy, że Elce właśnie pokonało m.in. kadrę GAP w tym tygodniu. I jeśli tylko będzie odpowiedni skład, to na pewno się postawią. Tak myślę, że oczywiście Wodociągi będą faworytem. Na 10 meczów z Elce pewnie wygraliby 7. Natomiast gdzieś może się zdarzyć w którymś przypadku, że Elce jest na pewno w stanie urwać punkty Wodociągom przy korzystnym zbiegu okoliczności. No i tylko na to czeka Radka, która
Wygranej z kadrą LC też się nikt nie spodziewał, myślę. No właśnie, więc tutaj jeszcze nie wszystko musi być rozstrzygnięte. Radka gra z Szamrokiem, a więc no, zdecydowanie niżej notowanym rywalem. Więc, bez szans już na utrzymanie Szamrok. Tak, więc no, kto wie, czy nie będziemy świadkiem jakiegoś zwrotu akcji. Na pewno mecz wodociągów z LC ma potencjał na to, żeby być emocjonującym starciem. Odnośnie wydarzeń w tym tygodniu. Chłopy wygrały z ławką rezerwową 4-0. Bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie, bo też w poniedziałek wygrało GSBK z Solejem. No potem drugie mecze już nie szły tym drużynom i przyszły porażki. Chłopy zdecydowanie GSBK niby tylko 5-6, ale... W 50 minucie przegrali chyba. Nie. GSBK raczej przebywało tam, to goniło wynik. Mhm. Natomiast no, przewagę mieli gracze Żubrów, natomiast no, ostatecznie tylko jedną bramką. Niewiele brakowało, by doprowadzili do remisu gracze GSBK. Warto odnotować zwycięstwo Solej z Szamrokiem w czwartek. No i troszkę poprawione humory graczy Piotra Piotrowskiego, którzy jednak też z Ligą C się żegnają. Przechodzimy do szóstki tygodnia Ligi C2. Bramce Piotr Osiecki z LC, w obronie Matusiak, KPPN Kiełbasa i Jala Drypes, w ofensywie Piotrowski, Kwaśny i Grzesiak, który jest graczem tygodnia, nie pierwszy już raz. Wędrujemy do Ligi C3 i tutaj pewne rozstrzygnięcia miały miejsce. Przede wszystkim zastanawialiśmy się, kto znajdzie się na podium. No to wiemy już, że nie znajdzie się na podium na pewno zespół Browary Hills, który przegrał w meczu na szczycie z Krupińskimi Pompami. Do pewnego momentu zespół osłabiony jeszcze w trakcie spotkania przez absencję Jakuba Grudnia walczył, doprowadził nawet do remisu, ale ostatecznie uległ 4-8. Wynik wskazuje na łatwe zwycięstwo, no to nie było do końca takie łatwe, bo jeszcze w 39 minucie było 4-4. Natomiast no to powoduje, że Krupiński Pompy są o punkt od mistrzostwa Ligi C3, natomiast Browary Hills tego mistrzostwa na pewno nie wywalczą. Nembut dopisał sobie 3 punkty bez gry, pokonując walkowerem zakręconego Rogala. 5-1 wygrała Porta, no i 10-2 wygrał Kalinex, a więc czołowa czwórka przed tą kolejką sięgnęła po 3 punkty. No i ta czołowa czwórka rozdzieli między sobą medale. No i zobaczymy, który zespół znajdzie się na podium. Kalinex jest w trudnej sytuacji, bo gra z Krupińskimi Pompami. Natomiast Porta i Nembut z racji tego, że mają nieco łatwiejszych rywali. Nieco. Porta gra z Big Time'em, z degradowanym. Natomiast Nembut z Bosby Holbą. Utrzymaną. Więc no, wszystko wskazuje na to, że Krupiński zostanie mistrzami. Nembut na drugim miejscu, a Porta chyba na trzecim. Ale na pewno Kalinex tanio skóry nie sprzeda w starciu z Krupińskimi i będzie walczyło o to, żeby wskoczyć na to drugie miejsce w tabeli, no, albo przynajmniej utrzymać to trzecie. Jakieś 2 tygodnie temu rozmawiałem właśnie z Kubą Mokrzyckim z Krupiński Pomp i on mówił, że ja uważałem, że trudniejsze dla nich będzie jednak starcie z Browarami. On natomiast mówił, że obawia się właśnie Kalinexu, więc zobaczymy w przyszłym tygodniu, który z nas miał rację. No, z Browarami udało się wygrać, natomiast no, z Kalinexem to może być różnie, no bo jednak jak Kalinex taki zagra na takim swoim najwyższym poziomie, no to może być gorąco dla Pomp. Dokładnie, więc no, ciekawie się układa końcówka sezonu w lidze także C3. No i cóż, jeszcze ważne rozstrzygnięcie, bo też zastanawialiśmy się, czy podobnie jak o miejsce w strefie medalowej do końca będzie trwała walka o miejsce w strefie spadkowej. Tak by się stało, gdyby Aptiv meczu z Prawdzikami co najmniej zremisował. Tak. No. Natomiast to spotkanie przegrał, no i wszystko bardzo jest wysoko. Już jasne. I wszystko jest jasne, jeżeli chodzi o miejsce spadkowe. Prawdziki, Bosby, Holba, ZP Tartak są już utrzymane, natomiast z Ligą C żegnają się Aptiv, Nosacze, Komar, Big Time, Aptiv, Seven, drugi spadek, trzeci spadek z rzędu Aptivu. Z A, z B, 2 i z C3 teraz. No to chyba są rekordzistami.
Trzy spadki. Natomiast no, tutaj akurat to się trochę ułożyło dla nich pechowo, że akurat po tych dwóch spadkach jest reorganizacja, bo normalnie no nie, dziewiąte no tak, miejsce by się... A czy to 16 punktów, warto walczyć w tej ostatniej kolejce, żeby zwyciężyć, bo 19, jakby wygrali 19 punktów. No tak, no wiadomo, tych przesunięcia, że też przesunięcia, które przeważnie mają miejsce, w lidze C w pierwszej kolejności się utrzymują spadkowicze, bo tam nie zespoły wchodzą z ligi D czy N. Tak. Natomiast w pierwszej kolejności spadkowicze, więc no niewykluczone, że Aptiv i tak zobaczymy. W lidze C nawet bym powiedział, że na 90% zobaczymy ich w lidze C. W przyszłym sezonie, no ale no, na teraz są w strefie spadkowej, więc... No o tym mówimy właśnie, bo mają, lepiej się wygląda to pierwsze spadkowe miejsce niż w C2. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze tą kwestię utrzymania, no to Aptiv też grało o wszystko, bo w środę ZP Tartak pokonał Komarch, tutaj niespodzianki nie było. Komarch niestety prezentuje się dużo słabiej niż w poprzednim sezonie. Kilka punktów udało się uzbierać, no ale no, zabrakło tej postaci ważnej, jaką był Wojtan w poprzednim sezonie. Bosby, Holba, Nosacze to na zakończenie tygodnia remis 5-5. Natomiast no, tak jak mówiliśmy, tutaj już było w zasadzie wszystko jasne, bo Bosby, Holba była pewna, utrzymanie przed tym spotkaniem. A Nosacze zdegradowani. A Nosacze byli zdegradowani. No to czekamy na rozstrzygnięcia w przyszłym tygodniu. Tak jak mówimy, najważniejszy mecz Krupiński Kalinex. No i na wynik, od tego wyniku sporo będzie zależało. Mazi pyta, jak będzie z awansem z trzeciego miejsca, jeżeli ktoś się wycofa z Ligi A. No tak jak zawsze. No to nie do końca, bo jeśli zajmie pierwsze, jeśli na podium znajdzie się TB Edukacja, no to z automatu w pierwszej kolejności przesunięto tak. Zostanie trzecie miejsce z Ligi B2, tak? No tak. Bo a jeśli nie, no to wtedy średnia punktów się będzie liczyła, jeśli TB Edukacja B znajdzie się poza podium. No to średnia punktów i kto ma lepszy bilans, no to ten w pierwszej kolejności wchodzi. Natomiast jeśli TB Edukacja będzie na podium, no to wtedy w pierwszej kolejności od razu trafia trzecie miejsce z Ligi B2. Szóstki tygodnia nie było z Ligi C3, więc sobie zobaczmy. Liga C3 w bramce Marek Moliński, ZP Tartak, w obronie Maciej Floryn, Kalinek i Demen Światłem Porta, w ofensywie Michał Gruszczyński, który jest graczem tygodnia, oraz Bartłomiej Grabowski i Mateusz Piekarczyk, a więc zawodnicy walczący, którzy zmierzą się w bezpośrednim boju w przyszłym tygodniu. Liga D1. No i w lidze D1 niespodzianka. Wydarzenie tygodnia. Pierwsza porażka w sezonie Wiktorii, która sprawia, jak sami zawodnicy stwierdzili Wiktorii po meczu, że liga będzie ciekawsza. No bo w tym momencie niby bezpieczna przewaga 4 punkty, natomiast terminarz mówi to, że w ostatnich dwóch kolejkach Wiktoria zagra z ABB i z Biegun Sportem. Więc no, trzeba z tymi drużynami wygrać. Może się skończyć na trzecim. Tak, może się tak skończyć, natomiast trzeba wygrać, żeby potwierdzić tą dominację, na którą wskazywało 10 kolejnych z wygranych. W tym tygodniu Biegun Sport pauzował. On zagra 3 mecze w przyszłym tygodniu. W poniedziałek, środa, piątek. ABB w tym tygodniu niewiele brakowało, też by nie zagrało, natomiast ostatecznie zagrali 5-5 z Sensible Soccer. Sensible zastanawiał się, czy jest sens podchodzić do rywalizacji z wiceliderem, gdy jest liczebne osłabienie, natomiast ABB zgodziło się zagrać także w piątkę, no i mecz się odbył. Nawet Sensible w tym spotkaniu prowadziło do przerwy 4-3, no ale w drugiej połowie ABB udowodniło swoją wyższość, wygrało 8-5. No i teraz cóż, no wszystko będzie się rozstrzygać w tym ostatnim tygodniu. ABB, jak mówiliśmy, ma mecz z Wiktorią oraz z Niemalipy. Natomiast Biegun Sport zagra z Wiktorią, z Witorią, to w piątek i jeszcze trzeci mecz Biegun Sport Packer Boxem. No to nie są to łatwe mecze. Packer Box walczy o utrzymanie, Wiktoria także, a Wiktoria o tytuł, więc no ciężki tydzień przed Biegun Sportem, ale
patrząc na formę tego zespołu z poprzedniego tygodnia i z poprzednich tygodni, no to nie byłbym zdziwiony, gdyby te wszystkie trzy mecze Biegunsport wygrał. Tak, dokładnie. Zgadza się. Jest to możliwe. Oczywiście jest pytanie, jak sobie poradzą z, właśnie z czy ta przerwa meczami. Też tak nie wytrąciła ich. No, ale to oni tam na obozy narciarskie, sportowe, więc pewnie formę trzymają także. Myślę, że może być no, całkiem pozytywnie dla Biegunsportu. Wiktoria mówi UBS. To zwycięstwo te UBS-owi niewiele daje, bo oni nie mają szans na utrzymanie, natomiast no, na pewno podbudowuje zespół przed wiosennymi rozgrywkami. Kuba Bobek co prawda stwierdził, że do Ligi Zimowej się nie zapisują, ale już na pewno na wiosnę powrócą do rozgrywek, więc podbudowani tym zwycięstwem być może będą się przygotowywać na to, by w Lidze E powalczyć o najwyższe cele. Packerbox pokonał Apollo 30. Tutaj nasz kablowy lider mówi, że mocno go pokopali. Waldek Kwastek po meczu, a ja się dziwię, bo to nie ty kopałeś, a tylko ciebie kopali. No, okazuje się, że tak właśnie to widział to spotkanie Waldek. No i ale udało się wygrać, to najważniejsze. No i Packerbox zajmuje w tym momencie 8 miejsce, natomiast no, ma do rozegrania 2 spotkania, czyli może mieć nawet 24 punkty, czyli może teoretycznie nawet na 4. lokatę tabeli awansować. 2 spotkania do rozegrania będzie miał także BTCH, które w tym tygodniu pokonało Nieociosanych 5-1. No i też walczy zespół o utrzymanie. No i wygrała także Wiktoria z Niemalipy 5-3. Więc no, ta walka o uniknięcie tych pozycji spadkowych będzie w ostatniej kolejce ciekawa. Wydaje się, że Koka Juniors może w miarę spokojnie spać, chociaż pytanie, czy no, teoretycznie raczej nie powinna spać na 7. miejsce, chociaż jeśli Apollo wygra, to tam w zasadzie wszystko jest możliwe. Z Apollo gra z Oreo. Przegrała. No a przegrała Koka z Apollo. No więc teoretycznie Koka Juniors też nie może spać spokojnie, a więc pozycje 4-8 będą walczyć o utrzymanie. A więc ciekawa kolejka się zapowiada w Lidze D1. Bardzo ciekawa w ostatni tydzień. Jeszcze warto odnotować zwycięstwo Niemalipy z Heinekenem. No ale po tej porażce z Wiktorią. I wysoką wygraną Koka Juniors z Oreo. Tak, no tutaj niespodzianie. Do przewidzenia nie chociaż rozmiary, no to dla Koki na pewno. Dla nich samych zaskakujące. Zgadza się. Liga D1, 6. tygodnia. W bramce Mirosław Marusiński z Wiktorii, w obronie Marcin Janeczko UBS, Marek Rechemciuk, Niemalipy. To jest za ten pierwszy mecz właśnie z Heinekenem. I w ofensywie Darek Marczuk, Kasper Łabucki, który jest graczem tygodnia, 6 asyst w staciu z Oreo i Michał Malarz z Packerboxa. Dobrze kojarzę, że to Michał Malarz jest kurczakiem? Nie wiem. Bo kaczka to jest Dominik Mobro, a kurczak chyba Malarz, ale nie jestem pewny. No to zawsze mówiliśmy tak, że kurczak i kaczka. Kurczak i kaczka. To na boisku cały czas przez cały mecz jest kurczak, kaczka, kurczak, tak. Kaczka. Tutaj Mazi pisze, że Liga B1 będzie miała jeden mecz więcej. Średnia, no, ale to średnia, tak. To mówimy o średniej punktów. Więc średnia będzie brana pod uwagę. Liga D2 i tutaj kropkę nad i postawiła drużyna Virtus Logistics, choć grała niezbyt przekonująco w starciu z Błękitną Watahą. Bardzo ambitna postawa Błękitnej Watahy. Tak, natomiast ostatecznie skończyło się na wygranej 10-6. My tutaj mamy podobny przypadek jak w lidze C1, że dwie dwucyfrówki i obie właśnie z tym samym rywalem. 13-7 poprzednio, także tak, też Watahą wtedy się postawiła. Tak, no ale ostatecznie Virtus Logistics potrzebował punkty, żeby zdobyć mistrzostwo, zdobył 3 i utrzymał pierwszą lokatę, świętuje już mistrzowski tytuł. Wygrali Chopini futbolu z Armagedonem aż 9-2. I Armagedon chyba największym przegranym zdecydowanie ostatnich tygodni w D2. No tak. I Chopini po tym spotkaniu awansowali na pozycję wicelidera tabeli, natomiast tą pozycję stracili w piątek, gdy Geodziki tak.
ograły, no 7-2 wydaje się, że łatwe spotkanie, ale to nie do końca tak było, bo dopiero w końcówce pierwszej połowy objęli prowadzenie 2-0. Długi czas remis i Calcio, no był wyrównany mecz, potem nadziewało się na kontry. Złapało po drodze jeszcze kontakt, ale nadziewało się generalnie na kontry Gołdzików, którzy mieli korzystny wynik i mogli kontrolować spotkanie. No i wygląda na to tak, jak mówisz, Armageddon największy przegrany, bo wypadł poza podium. Startowali trzy albo cztery gołdzie na pierwszym miejscu. Dokładnie, w ostatniej kolejce jeszcze mogą się uratować, bo grają z Gołdzikami. Jeśli wygrają, to być może Chopinów uda się przeskoczyć, natomiast na pewno nie zajmą pozycji drugiej. Chopini futbolu z kolei mają mecz z Błękitną Husarią, no to też nie musi być łatwo, no ale jednak zdecydowanie łatwiejszy rywal. Słyszę, że z Husarią już punkty stracili w tym sezonie. Ale łatwiejszy rywal na pewno Chopinów niż Armagedonu. Jeszcze spojrzymy, zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy pod uwagę formę Armagedonu w ostatnich meczach. Bezpośrednie mecze są korzystne dla Chopinów, prawda, bo 9-2 i pierwszy mecz 1-1, a to może mieć znaczenie w przypadku remisu Chopinów futbolu z Husarią, czyli jeśli powtórzą wynik z pierwszego spotkania, no tak, to są na trzecim miejscu w tabeli. Dokładnie. Więc no wiele wskazuje na to, że Armagedon, tak jak mówimy, największy przegrany, a jeszcze może spaść do Ligi. No tak, bo Calcio przecież... Calcio, jeśli wygra, to też wyprzedzi Armagedon w tabeli, no i utrzyma się w Lidze D. No Calcio gra z mistrzem, ale wiemy, jak to bywa. A Calcio potrafi dobry mecz zagrać. Tak, wiemy, jak to bywa w momencie, gdy zespół jest już pewny mistrzostwa. Różnie tam może być. Tak. W meczu zespołów spadkowych Błękitna Husaria pokonuje Januszy futbolu. Tutaj zwracałeś uwagę na bramkę Konrada Jerza, który z reguły broni dostępu do bramki Januszy. Teraz dwa gole, natomiast ja sprawdzałem i tak... No, kuleje ten atak Januszy niestety. No, kuleje. W zasadzie to patrzymy ostatnich 6 meczów, maksymalnie 2 bramki. To jest w ogóle najlepszy wynik, te 2 bramki w ostatnich 6 spotkaniach. Potem 3 z Chopinami, potem znowu 1-2, 1-3. Początek sezonu jeszcze w miarę bramkowy, natomiast im dalej w las, tym gorzej, a powinno być teoretycznie odwrotnie. Wydawało się w pewnym momencie, że Janusze idą w górę, te postępy robią, no ale ten końcówka tego sezonu, no to tak pod względem ofensywnym przede wszystkim, no to kiepściutko. No ale... czy wygramy, czy przegramy, ale w ogóle tam organizacyjnie degrengolada, bo widziałem, Janusz redaktor nawet zapowiedzi zapomniał napisać. Widziałem, także to coś jest nie tak. Panowie, do poprawki. Nie o takich Januszy nic nie robiliśmy. Tak. Szóstka tygodnia, Ligi D2, Mateusz Drapejkowski z Gołdzików, Tomasz Jakubczak z Virtus, Filip Gurgul z Chopinów, no i ofensywa Jakub Krawczyk, Jakub Wróbel, Marek Aksamit, który jest graczem tygodnia. Mamy dwa pytania od właśnie przedstawiciela Ligi D2, Marcin Sudo. Dwa pytania. Nowe kamery zadebiutują w sezonie zimowym, czy już wiosennym? Otrzymaliśmy informację, że kamery zostaną wysłane 20 listopada. Mamy nadzieję, że to będzie bardziej termin zbliżony do tego, jakby prawdziwy termin wysyłki będzie zbliżony do tego niż sierpień, tak jak mówimy, i to nie okaże się, że znowu 3 miesiące opóźnienia, czy 4. Więc tak, planujemy testować, będziemy, mam nadzieję, korzystać z tego systemu i będziemy mogli zaprezentować już w zimie to, co będzie nas czekało na większą skalę wiosną. Mamy nadzieję, że tak będzie, ale nie obiecuję, bo już nauczonym doświadczeniem nie będę tego obiecywał. Czy będzie aktualizowana strona pod urządzenia mobilne? Ogólnie no, strona jest, jak to się mówi, jest responsywna, tak? Czy nie, no chyba tak, ale no, generalnie jest dostosowana do urządzeń mobilnych, natomiast jeśli będą jakieś prace zrobione ze stroną, to będą robione takie prace, że będzie po prostu nowa strona, bo to gdzieś nam też już wisi, pewne rzeczy już mamy przygotowane, rozkminione, natomiast jeszcze kwestia wykonania. Wydaje się, że czas zimowy, 3 miesiące, to jest czas wystarczający, żeby nową stronę, ogólnie całą nową stronę przygotować. Natomiast też nie obiecuję, bo już nic nie obiecuję. Nauczony doświadczeniem. Nauczony doświadczeniem, więc to tak. No wolę unikać jasnych już deklaracji, no bo czasami to jest tak, że nie wszystko od nas zależy, więc no po prostu... Bez jakichś jasnych tutaj
jednoznacznej deklaracji z mojej strony. No ale jeśli chodzi o kamery, no to tak jak mówię, dostałem zapewnienie, że 20 listopada będzie wysyłka, więc może nie na pierwsze dni, na pierwszy tydzień, na drugi tydzień od może drugiego tygodnia trzeci. To już powinno być. Liga N1, no i tutaj zgodnie z planem Wilanowa zmierza po tytuł. Mówiliśmy, że zostały tej drużynie 3 mecze z dołem tabeli, no i no tutaj nie spodziewamy się tego, żeby coś się miało wysypać w ostatniej chwili. Wilanowa w tym tygodniu Wiejskiej Kiełbasy Smak rozgromiła 19-3. Ogólnie sporo goli, 18-7 wygrała Kotarba z krakowską Piłką. Myślę, że podobny wynik byłby w meczu piątkowym Kotarby, jednak się nie odbył. Dragons nie przybyli na spotkanie. No i Kotarba dwa mecze i to, co też mówiliśmy, że dwa zwycięstwa, odrobienie zaległości spowoduje, że Kotarba znajdzie się na drugim miejscu. Natomiast na początku tygodnia ważne spotkanie, w środku tygodnia ważne spotkanie Dream Crusher z Rodziną Królewską. No i Dream Crusher pewnie pokonali 5-1 Rodzinę Królewską i te mecze ostatnie dwa pokazały, że jednak rodzinie do medalu czegoś brakuje, no bo i wyraźnie z Wilanową przegrany mecz i wyraźnie z Dream Crushers, więc Rodzina Królewska zasłużenie znajdzie się poza podium, przynajmniej wszystko na to wskazuje, bo punktowo to jeszcze można odrobić, natomiast no, musiałoby się i tubylców by trzeba było wyprzedzić i Dream Crushers, tubylcy z Dream Crushers, więc nie da się. W bezpośrednim meczu. Tutaj tylko remis ratuje Rodzinę Królewską. Tak, natomiast ale no, szanse są niewielkie na takie rozstrzygnięcie. Bo tam jak w przypadku remisu, to każdy będzie grał na maksa, a to wtedy każdy się może odsłonić. A Rodzina Królewska też z mecz dajem nieobliczalnym gra, więc też może tak być różnie. Natomiast zobaczmy jeszcze na kolejność, kto tam pierwszy. No to w sumie nie ma większego znaczenia. Rodzina Królewska, no więc wywrze presję, no i Tubylcach i Dream Crushers i może być bardzo ciekawy mecz Tubylcy Dream Crushers. Tak, jeśli Rodzina Królewska wygra, no to wtedy Dream Crushers i Tubylcy będą musieli wygrać, bo jeśli Rodzina Królewska na przykład zremisuje, no to Dream Crushers będzie wystarczał wtedy remis. Wtedy Tubylcy będą musieli się martwić. Tak. No chyba, że Dream Crushers jeszcze będą liczyli, że Kotarba straci punkty w ostatniej kolejce z Opadkowianką, no ale to no. Wiemy, jak jest sytuacja w tabeli. Opadkowianka w tym tygodniu 2-13 z Grów Street, bilans 0-0-12, więc no, powiemy tak, no mało prawdopodobny scenariusz. Mało prawdopodobny jest, żeby Kotarba zgubiła punkty z Opadkowianką. I to tak jak mówiłem chyba dwa tygodnie temu, że ta Kotarba tak atakuje te pozycje medalowe tak troszkę z tyłu i faktycznie tak, z piątego miejsca skoczyli mecz, na mecz mniej po prostu gdzieś tak, tam tak rozegrane, no teraz się zrównali. Odrobili te zaległości i już. W tym tygodniu wysoką formę potwierdził Płaszów, który pokazał, że z tych zespołów powiedzmy spadkowych to prezentuje najwyższą formę. Tak. I to co mówiliśmy się potwierdza, że dołączenie no tam Dominika Dudy Makiewy zrobiło różnicę. Tak. Zrobiło natomiast różnicę. No tam właśnie ta pierwsza część sezonu Płaszów troszkę właśnie taka przespana właśnie bez tych kilka porażek tam się przytrafiło, no i w związku z tym właśnie jest to miejsce w strefie spadkowej, a nie tam gdzieś tam w okolicach, no może nie podium, ale to czwarte, piąte miejsce. Przegrana Tatarskiego Imperium ze Wzmocnionymi 5-10, a więc no, też taki wynik dosyć podobny jak w ostatnich tygodniach też z Wiejskiej Kiełbasy Smak, też 6-10, teraz jest 5-10, więc to Imperium kończy sezon no, raczej w nie najlepszej formie. Tak. Dragons przegrali z Tubylcami 5-11 i to jest najwyższa. Tylko raz chyba stracili tak dużo goli Tubylcy w tym sezonie, przegrywając z Rodziną Królewską, a tak no to z reguły tych goli było mniej, tak, ale to 5, nie przeszkodziło odnieść 4, 5, tak, wysokiego zwycięstwa. Druga dwucyfrówka w sezonie. No i to co mówiliśmy, Grów Street na koniec tygodnia pokonało Opadkowiankę. Szóstka tygodnia Ligi N1. W bramce Wojciech Płoskonka z Dream Crushers, w obronie Tomasz Kmiotek, Dream Crushers, Marek Nowakowski, Płaszów, Serwis Bank. No i w ofensywie Szymon Burka, Wadim Putivtsev i Witor Pereira, który jest graczem tygodnia. Znowu urządził sobie strzelanie, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że szczególnie w drugiej połowie rywale z WKS-u niezbyt mu przeszkadzali w strzelaniu goli. Liga N2, no i w lidze N2 mecz sezonu na mecz na szczycie, a więc spotkanie Kamebu z Wakandą. No i ostatecznie wygrana Kamebu, która dla Wakandy oznacza też najprawdopodobniej brak awansu do Ligi C.
Natomiast sam mecz bardzo ciekawy, sporo się działo i zwroty akcji były, bo to na początku Kamep prowadził, potem Wakanda prowadziła 3-2. Ostatecznie Kamep sięgnął po triumf, natomiast mecz bardzo, bardzo ciekawy. I no Kamep, cóż, no, zasłużone mistrzostwo, wygrana z Bandą Pycholi, wygrana z Wakandą. Wakandą, no to... Co prawda nie w dużych rozmiarach, bo oba te zwycięstwa jednobramkowe, natomiast no, pokazali, że te mecze na szczycie potrafią wygrywać. No i, no i zasłużone mistrzostwo. Do tego fajna radość po tytułu, race, szampan. Natomiast szampan był przyniesiony dopiero już po meczu. Donoszony był. Był donoszony, czyli nie było na boisku, był donoszony. Widziałem, jak tam już po zakończonym spotkaniu gdzie oni tam znaleźli? Z kibicek niosła. To znaczy może mieli w samochodzie, ale nie chcieli zapeszać pewnie, rozumiem, żeby może na boisko przenosić. Żeby nie iść z tą torbą, z tym brzęczącymi butelkami i wracać, jak tak. To, co, o czym mówiliśmy kiedyś. Natomiast no, Kamep na pewno, to co mówimy, że mówiliśmy, tak sobie rozmawialiśmy, że fajną piłkę grają i mogą gdzieś tam w lidze C też się liczyć w walce o czołowe lokaty. Wakanda, czy w lidze C zagra, no to pewnie będziemy czekać do marca, bo może się okazać, że zostanie tam przesunięta. Natomiast ona liczyła na porażkę Bandy Pycholi i długi czas na tą porażkę się zapowiadało, bo Black Label w piątkowym spotkaniu długi czas prowadziło 1-0 z Bandą Pycholi. Na boisku nad Parkową zapadła gęsta mgła, która, jak sami twierdzili zawodnicy Bandy Pycholi, że teraz to może przypadek rządzić. No ale ten przypadek w takim razie sprawił, że wygrali 6-1, no i wyprzedzili Wakandę w tabeli, no i są o krok od Ligi C. No drugie spotkanie, które zostało do rozegrania Pycholom, no to już raczej łatwiejsza przeprawa ze Wściekłymi Psami. Oni co prawda w tym tygodniu pokonali pewnie AdMind, no ale jednak to jest zespół, który w minionych tygodniach nie był w najwyższej formie, więc trudno przypuszczać, by nagle z Bandą Pycholi sobie miał poradzić i na przykład zremisować. Jager Masters zakończyli sezon jako pierwsi w lidze N1. Oni już szykują się do rozgrywek zimowych. Zakończyli sezon w dobrym stylu, pokonując Silicon Creations. Po dobrym meczu, 5-2. Tak. No i myślę, że ten bilans 3-10 oczywiście nie jest rewelacyjny, natomiast mając w pamięci wysokie porażkę na starcie z Bandą Pycholi, 17 straconych goli, chyba tak, z Kamebem 25, to mogło być gorzej. Natomiast te trzy zwycięstwa myślę, że i przede wszystkim i też lepsza gra, tak, bo... Tylko w tych meczach z tą pierwszą trójką, poza tym raczej te wyrównane te spotkania, znaczy no, nawiązywali walkę, no nie tak wyraźnie przegrane też. Tak, no i jest jedno wysokie zwycięstwo ze Stefanini, 9-1, tak więc no całkiem niezły, myślę, że ta drużyna może się rozwijać, fajnie, że też planują występ w zimowych rozgrywkach, będą się pewnie ten dalej i skład dogrywać i się zgrywać, więc... Natomiast tutaj jest, że z ligą może się pożegnać Black Label. Ma w ostatniej kolejce zmarnowane talenty, a OSK gra bodajże ze Starymi Wilkami. I tutaj no to, może się... No tak, no, i tam będzie porównywanie tego bilansu, tak, tak. Z N1, N2. Nie, bo Black Label może na 7 miejscu wylądować. Może na 7, tak. Także może kosztowna może się okazać ta porażka teraz z Pycholami. Natomiast Black Label mówi, że z talentami. No, zobaczymy. Oskar Adrenalina w tym tygodniu pokonała Stare Wilki zgodnie z oczekiwaniami 11-5. Drugi też wynik 11-5 to właśnie talenty z anonimowymi tak. amatorami. No i wysokie zwycięstwo klubu sportowego z osłabionymi Stefanini. Gra tam na uchacza, który... Sadlaka do uchacza, tak to wyglądało. Tak, żeby podwójne zwycięstwo w klasyfikacjach indywidualnych mieć. No i na to się zanosi. Tak, natomiast no, powiem szczerze, że akurat Norbert Uchacz wydaje mi się, że zasłużył na to, żeby tym królem strzelców został. No robi różnicę po prostu, robi, no co tu dużo to mówić. To nie tylko to spotkanie, bo nawet jakby odjąć te 15 goli, to też był no, poza tym ma 46 goli, a na pewno nie grał we wszystkich meczach, to też tak. Tak, na pewno. No początek opuścił. Początek, no to... Więc... Okej. Okay. To wszystko chyba. Wszystko, no to jedziemy szóstka? Z szóstką i... Tak. Będziemy się żegnać. Będziemy się żegnać. W bramce Mikołaj Wiewióra z Kamebu, w obronie Jakub Nowak z Jager Masters. Bramka z rożnego bezpośrednio. Tak, rzut rożny, strzał bezpośredni. Jager Masters, Jakub Nowak, Kamil Jędrzejczyk, Wściekłe Psy. W ofensywie Kacper Ochwat, Kamep, Krzysztof Kękuj, ZTP i Norbert Łuchacz, graczem tygodnia. Bierzemy poprawkę co prawda na to, że tam była piątka graczy Stefanini, no ale jednak 15 godzin w meczu to
wypadało jednak tą gwiazdkę chyba tutaj skierować. Szóstka tygodnia Ligi N2 za nami, przed nami jeszcze weekend zagrania i Liga Śmiechu. My w tym momencie się żegnamy, tak jak dziękujemy tradycyjnie. Okej, jeszcze dwa pytania, dobra, że sobie zeskrolowałem. Liga Śmiechu i zagrania tygodnia w wersji YouTube'owej i na stronie internetowej. Pytanie numer 3, Marcin, nie wiem co ci odpowiedzieć. Natomiast no, generalnie nie wiem jaka tam będzie jakość, ale raczej będzie wysoka. Pytanie, jak będzie wysoka jakość tych fragmentów, które zostaną wycięte, taka tam będzie rozdzielczość, jaką będziemy mogli tam uzyskać. Szczerze mówiąc nie wiem, czy jaka tam będzie jakość. No, kamery są raczej najnowszej technologii, muszą być w dużej rozdzielczości, natomiast no, to jest pytanie o to, jak będzie wycięty ten fragment. Szczerze mówiąc nie wiem. To zobaczymy jak na... Czy już więcej wiemy o składzie drużyn na zimę? Przybliżona ilość drużyn? No, być może Marcina nie było. Na ten moment jest około 20 drużyn zgłoszonych. Większa liczba, na tak 100 lub 90%. Kilka jest zainteresowanych, 5 nowych drużyn zgłoszonych, które nie uczestniczyły w sezonie jesiennym. Nie wykluczamy nawet tego, że będą 3 ligi, na przykład 30-zespołowe ligi. Najwyższy szczebel, średni i najniższy. Natomiast to się okaże. No, nie wiem dokładnie właśnie jak, bo mówię, no jeszcze sporo drużyn dzwoni, też zapytania są takie, których jeszcze od właśnie nowych zespołów. No, nie będzie mniej niż 20, no, a może być i 30, może być i 35, może być 25. Ciężko powiedzieć. Ale z tych zespołów, jeśli to może jeszcze na szybko tak przelecimy. Z Ligi N2 najprawdopodobniej zgłosi się AdMind, Jager Masters. I to tyle. Z Ligi D1 na pewno się zgłasza Wiktoria. Najprawdopodobniej też Wiktoria Kraków zagra. Z Ligi N1 możliwe, że zagra Płaszów. Krakowska Piłka się zgłosiła. Wilanowa się zgłosiła, ale ona w wyższej lidze będzie grała. Z Ligi C na pewno się zgłosił Kainex, Augustyn. No Nembut. Tylko Nembut na wyższy szczebel. No i 5 nowych, tak? 5 nowych drużyn. Tutaj ABB nie. No, więc no, na ten moment kilkanaście, tak około 12 wydaje mi się, że jest pewnych na występ w niższym szczeblu. Okej, okay, no to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia na boisku. Cześć. Thank you.
Mm-hmm.